mnie i poprosiło o poruszenie dwóch aspektów. Po pierwsze, miesiąc temu pokazała się ogólna polska mapa schronu na wypadek wojny i poproszono mnie, żebym zwrócił się do burmistrza o umieszczenie na stronach Urzędu Miasta informacji o lokalizacji schronu na terenie miasta Popia, żeby były widoczne dla mieszkańców. Druga sprawa, trochę bardziej bulwersująca, z uwagi na dzisiejsze wielu prawa, które mieliśmy. Przy budynku Urzędu Miasta funkcjonują dwa parkingi. Niestety na tych miejscach nie ma możliwości zaparkowania samochodów przez strony, które próbują się dostać i pozałatwiać sprawy w Urzędzie Miasta. Nawet my przecież radni, przyjeżdżając na komisję i przy sesji płacimy miejsca postojowe bez żadnych ograniczeń i tę sprawę załatwiamy. A miejsca na tych parkingach są przeznaczone do godziny 16 tylko i wyłącznie dla pracowników Urzędu Miasta. Prosiłbym o umieszczenie kilku miejsc, które by umożliwiały zaparkowanie mieszkańców, którzy próbują załatwić sprawę Urzędu Miasta. A słowa, które przekazane są przez mieszkańców, powiem dosadnie. Jeżeli mamy podnosić opłaty za parkowanie na terenie miasta, to proszę, żeby może wprowadzić abonament dla pracowników Urzędu Miasta na czas parkowania. To są słowa mieszkańców, które wam przekazać. Dziękuję bardzo.